Ja byłam niestety przykładem bardzo grzecznej, w cudzysłowie, grzecznej uczennicy, ale podobno dziwnie patrzyłam na nauczycieli. No bo moja mama była wzywana do szkoły, że dziwnie na nich patrzę, więc nie wiem, musiało tak może rzeczywiście być. Ale biorąc pod uwagę socjalizację dziewczynek, więc ja byłam raczej taka, bardziej taka, wiecie, żeby mieć święty spokój. Natomiast potem byłam przez wiele lat nauczycielką właśnie edukacji przedszkolnej. I tam już jak z wieloma rzeczami się nie zgadzałam, to już zaczęłam bardziej jakby walczyć o te tematy, mówić o tym, byłam tą osobą, którą czasami rodzice nie lubili, ponieważ mówiłam dzieciom, że nie można ich bić, a to też rodzice nie chcą, żeby dziecko było uświadomione, bo przedszkole jest pierwszym miejscem, jak dziecko ma 3 lata, które się może dowiedzieć o tym, że nie jest własnością rodzica. I to nie jest tak, że inni nie mogą bić dziecka, ale jej rodzic może, bo ja kiedyś usłyszałam od jednego rodzica, że dziecko jest jego własnością. Więc to już były takie pierwsze momenty takiego większego zaangażowania i buntu. Ale jak doszłam w pewnym momencie do ściany i zobaczyłam, że nie wygram z systemem wtedy oświaty, odeszłam i poszłam do organizacji pozarządowych. Tam poczułam zdecydowanie większy wiatr w żagiel i czułam, że mam rzeczywiście większy wpływ. Potem protesty na rzecz praw kobiet i wtedy taka pierwsza odwaga wyjścia rzeczywiście na ulicę, walczenia, bo wcześniej uczestniczyłam w manifach czy w marszach równości, ale jako taka uczestniczka, w sensie nie angażowałam się jakoś bardziej osobiście i publicznie. I potem właśnie poprzednie wybory do Sejmu, zdecydowałam się wtedy pierwszy raz rzeczywiście kandydować. A potem po prostu pani prezydent zaprosiła mnie na rozmowę i powiedziała, no dobra, to już tam walczyłaś, to teraz chodź do środka i zobacz, jakby w sensie spróbuj z tej strony samorządu, żeby o pewne rzeczy walczyć i postulaty. Mogę tylko powiedzieć, że podobno jestem pyskatą urzędniczką, więc tak mam na co dzień. Natomiast to jest cały proces. Ja wiem, jak to jest, jaki to trzeba przejść proces od tego momentu, że się z czymś nie zgadzasz, buntujesz i stajesz i po prostu mówisz na głos to, co myślisz. I to już wtedy jest zupełnie inne podejście. Ale trzeba przekroczyć ten taki mały kroczek, taki klik w głowie, jak to Agnieszka Graf pisze.